Jeszcze wizyta w centrum handlowym w Kaliszu, bo Rafał Biwakowiec zapomniał sobie materaca zabrać. Mam nadzieję, że go tu kupię. Dzień dobry. Siema. A więc mała aktualizacja. Na Nordkapie byłem. Nadgarstek się już trochę wygoił. Nie boli tak bardzo, także ładna pogoda w ten weekend, więc postanowiłem trochę dokończyć te odcinki, które zostały mi do zrobienia, tak żeby mieć zaliczonego w 100%. No i wczoraj ruszyłem sobie z Warszawy, z Podpłońska i dojechałem do, aktualnie tutaj wrzucę chyba zdjęcie z lokalizacji, na wysokości Wrocławia, także dokończę sobie tą nitkę nową północno-zachodnią i na tej krzyżówce nitek pojadę sobie w kierunku Wrocławia i zatrzymam się w tym miejscu, w którym skończył się mój ostatni wyjazd, także ten kawałek już będę miał zaliczony. No a następne wyjazdy to w zależności od tego, tak jak pogoda pozwoli. Tutaj akurat weekend, sobota, niedziela. Dni urlopowych już niewiele zostało, także tylko ewentualne weekendy zostają mi do bojarzy motocyklowych po tecie polskim. Także wcześniej nic nie nagrywałem, bo jakoś szybko mnie zmogło. Wcześniej wstałem, na tet i tak wjechałem o 5, chociaż plan był sporo wcześniej, ale obudziłem się o 3. Dojechałem do teta o 4 z kawałkiem, to jeszcze było na tyle ciemno, że po prostu musiałem czekać, aż słońce wzejdzie. No dzisiaj już się tak rano nie zrywałem, bo wiedziałem, że i tak w nocy to jazdy nie będzie. Także już pozwoliłem sobie pospać trochę dłużej, a po prostu, no i tak kilometrów mi niewiele zostało, także powinienem się wyrobić. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, zobaczymy, czy odpali, bo ostatnio jak miesiąc sobie postał sprzęcior, to nie za bardzo mu się chciało. Mam nadzieję, że tu mi psikusa nie zrobi wczoraj po jeżdżeniu cały dzień. Akumulator nie był jakoś obciążany nadmiernie, więc chociaż na przyszły sezon i tak trzeba będzie go wymienić, ale no ten jeszcze trzeba dociągnąć. Kluczyki. Obozowisko posprzątane. Śmieci na torwie, także kulturka. No. O! No i co? Niezłe jaja. Ostatnia próba. No niewiele zabrakło. No to lepiej nie wejdzie. Dobra. Czyli z górki. Tylko gdzie tu górka? I weź go wypchnij pod górę. Takiego klocka. Niezłe jajca. Dobra, szkoda go. Może tak naprawdę to tu by jakoś spróbował. A to rosa, kurde, nie przełamie go. Ale na biegu z rozrusznikiem. O, daj spokój. Co jest? Już powinien zaskoczyć. Dobra, pchamy go gdzieś tam. Coś będzie. Tu już mi zagadał, tylko się poślizgnąłem. Nie miałem jak sprzęgła wcisnąć. God damn. A booster w chałupie leży. No, który to bieg? Jedynka, dwójka, trójka. Dobra, jeszcze raz. I ta rosa najgorsza. Ni chuja. Dobra, sprzęt usprawniony.
pchanie nic nie dało, w sensie jakbym wcześniej poprosił kogoś o pomoc, to pewnie byśmy z tej górki odpalili, ale później już był za bardzo akumulator rozładowany i nie dało się go w ogóle przełamać, więc poszły w ruch przewody rozruchowe. Zatrzymał się kolega chyba dasterkiem, podpięliśmy, chwilę się poładował tam ze 3-4 minuty i sprzęt działa, także teraz nie dajemy mu zgasnąć już do kolejnego tankowania i mam nadzieję, że tam gdzie chce, to mnie dowiezie. A po powrocie jednak akumulator do śmieci, no albo trzeba zacząć wozić ze sobą tego boostera jednak. Dobra, mamy to trójstyczek, trzech nitek teta, to jest północno-zachodnia, ta prawdopodobnie jest zachodni tet, a ten południowy, także stąd, jeśli się nie mylę, w stronę Wrocławia, tak, i gdzieś w tym miejscu w czerwcu 3 miesiące temu skręciłem nadgarstek, także ciśniemy tak, żeby dokończyć sobie nitkę tą, którą zacząłem w czerwcu, czyli południową, a nie udało się dokończyć z powodu kontuzji. Sorry, że odpalony, ale po przygodach porannych z akumulatorem to wolę nie gasić. Chyba pierwsze zgaszenie będzie jak trzeba będzie go tankować. Chyba, że nie, kluczyka się nie da wyciągnąć, bo też bym go nie gasił. Dobra, jedziemy! Dobra, wydaje się, że już niedaleko, obiad zjedzony, świetnik, także ciutko przepakowany. Teoretycznie to gdzieś przy tym znaczku E40, nie wiem czy widzicie. Tak mi się wydaje, że to gdzieś w tym miejscu, ale no już mi się tak wydawało od kilku kilometrów. I jadę i końca nie widzę, także zobaczymy. No i odezwę się już chyba na miejscu. No tu już raczej za żadnych ekscesów się nie spodziewam, no chyba że zdarzy się coś, o czym jeszcze nie wiem, czego wolałbym już uniknąć. Już mi wystarczy wrażeń. W ten weekend jedziemy. Zaraz jeszcze zawrócimy, zobaczymy. Misja zakończona. Dojechałem sobie tam, gdzie ostatnio zakończyłem. Jakoś mi się to strasznie dłużyło. W ogóle ta droga od tego trójstyku, od zachodniego teta, tutaj tym południowym pod Wrocław, to jest jakaś masakra. To są takie wertepy, że aż się odechciewa jechać. Gdzie droga asfaltowa jest gorszej jakości niż o taka polna nawet. A już o tych polnych nie wspominam. Aż się nie chce. Tak, sprzęt dał radę, ale nie do końca, bo zgubiliśmy śrubę. Padł akumulator. Dobra, ja nie przedłużam, bo i tak jestem przez akumulator 2 godziny w plecy. Już powinienem być w drodze do domu, a jeszcze jestem pod Wrocławiem, także... Dobra, dzik doprowadzony do ładu. Trochę się ubrudził, także wypadało go umyć. Z poszanowania od razu przepłukałem 1290, bo też już trochę muszek nałapała. Niewiele, ale zawsze to ładniej będzie. Także tak, wpadło w 2 dni, bo w sobotę nad ranem ruszyłem, na TED wjechałem koło 5:30, no i wróciłem w niedzielę o 19:30, także wpadło niecałe 200 km, z czego 800, nie,
No, prawie 800 tetowe. Także reasumując, z teta polskiego został mi tylko ta północno-zachodnia część od Warszawy w stronę Suwałk. No i tet zachodni. Jeśli te dwa odcinki objadę, no to polska traska zaliczona. Także ja już kończę, spadam do chałupy, bo późno się zrobiło. Z myciem się zeszło trochę dłużej niż sądziłem. No a jutro do roboty, także trzymajcie się. 2 weeks later. Dobra, dojechaliśmy do styku nitek teta, tam gdzie byłem w czerwcu, proszę, czyli wschodnia nitka, objechałem wtedy ten kawałek aż tutaj do granicy z Litwą i teraz od Warszawy, dzisiaj jest wtorek, to w niedzielę ten kawałek do miejscowości Maków Mazowiecki. Ale niestety po problemie z odkręconą ramą, tą pomocniczą, stelażem pod tylną kanapą, trzeba było przerwać podróż i dzisiaj jest wtorek. Ładna pogoda, skorzystałem, także zrobiłem kontynuację. No i dojechałem aż tutaj. Ogólnie myślę, że od Płońska do Makowa plus jeszcze jakieś, nie wiem, 20-30 km jest dosyć ciekawe, natomiast już tutaj dalej o Ostrołęki aż tutaj za Ełk totalne nudy, cały czas polne drogi, tam praktycznie nic się nie dzieje, także gdyby ktoś rozważał ten odcinek, no to proponuję gdzieś raczej w hierarchii go sobie dalej ulokować, aniżeli na pierwszym miejscu. Został mi jeszcze ten kawałek od Siedlec do Kazimierza, tego w czerwcu nie zrobiłem i to muszę jeszcze w tym roku zrobić, przynajmniej zamierzam. I zachodni tet od tego punktu do tego i polski tet w 100% będę miał objechany. Także ja, o, dziś jakoś rezerwa będzie niedługo, szukam stacji, tankuję i wracam do Warszawy. A few moments later.
wysoko. Ja to cię przepraszam za ten kurs, ale już jak wszedłem, to już wiesz, to już darłem. Co tam? A,